dzisiaj dobry mecz, spokojny, pod kontrolą, chociaż ta pierwsza część drugiej połowy była tak z małym kryzysem, ale chyba mieliście... No, słabiej było, ale... ale cały mecz pod kontrolą? No cały nie, ale były momenty, gdzie dobrze atakowali. My się też proszę tak trochę kruszyliśmy na obronie, ale ogólnie po prostu dziś tym razem trzymaliśmy fokus w grze i po prostu... No, jedną z lepszych gier do tej pory. No właśnie, zadowoleni z tego, co się dzieje w tym sezonie? To jest dobra drużyna Pumps, która w hali się dzielnie spisuje? Nie, nie jesteśmy zadowoleni w ogóle. Wygraliśmy ligę na dworze. No właśnie, mistrzowie trawy. Ale tutaj w hali się inaczej gra. Zupełnie inaczej się gra, po prostu to jest inna gra. I no, nigdy nie trenowaliśmy w hali, więc po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Znamy się trochę, też to jest, znamy się dopiero od roku, więc to też jest młoda drużyna. Ale ogólnie mi się wydaje, że w przyszłym roku to będzie trochę lepiej, chyba że po prostu zawodnicy niektórzy odejdą. A zaprosiliście kogoś do gry, kogoś, kto lubi grać w hali, czy to jest dokładnie ta sama drużyna, która grała na trawie? To jest dokładnie ta sama drużyna, która gra na trawie, tylko że nie gramy tutaj na hali, więc to jest inna gra zupełnie, inaczej się po prostu ruszasz. Doświadczenia już nabieracie? Czy ciągle jednak czekacie na trawę i to jest wasz żywioł, to co lubicie najbardziej? Najbardziej to lubimy właśnie na trawie, ale wiesz, chcemy tutaj przyjść i wygrać. Dobrze, przepracowana zima, tak? Kondycja jest. No trzeba, więc nie poddajemy się, gramy dalej, ale no, przyznam się, że jest trudniej w hali niż na zewnątrz. Myślicie, że ten zespół jakby właśnie już jest stworzony, trzeba go tylko dotrzeć, czy jednak potrzeba kogoś na jakąś pozycję? No, Roman z przodu świetnie bryluje, bramkarz jest, więc ten trzon zespołu pewnie się jakoś tam ukształtował już. Znaczy to trzeba się przyzwyczaić do tego. Widać, że Roman też grał lepiej na dworze. Tutaj strzelił kilka gol, ale też nie tyle co strzelił na dworze, na zewnątrz. Mi się wydaje, że jak będziemy mieć więcej doświadczenia w hali, to będzie lepiej nam szło. Powiedz, jak się poznaliście? Wy jesteście grupą, nie wiem, studentów, nie wiadomo, PUMS, to wiadomo o co chodzi, Uniwersytet Medyczny, ale z jednego roku, z różnych lat. Jak doszło do powstania takiej grupy? To są zawodnicy, co grali dla fanu na dworze i decydowaliśmy sobie stworzyć drużynę. To jest nie tylko jeden rok, to jest wszyscy ze studiów, niektórzy są na stomatologii, niektórzy na medycznej. Ale po prostu wszyscy tutaj lubimy grać piłkę. Czyli nie zwoływaliście się gdzieś tam, nie wiem, na Facebookach, tylko dla przyjemności była grupka, która grała gdzieś tam. Tak, i stwierdziliśmy, że dlaczego mamy tutaj, jeżeli jest liga, to dlaczego nie. Ty grałeś kiedyś piłkę gdzieś, kiedyś trenowałeś? Tak, trenowałem w Kanadzie, Vancouver, ale to już było kilka lat temu. Musisz sobie przypomnieć. Tak? Dokładnie. Zapytam jeszcze raz o sezon. Dobry, co wam grozi? Pierwsza dwójka, trójka, piątka? Jakie miejsce będziecie mieli na koniec, jak myślisz? Trudno powiedzieć. Wiem, że niektórzy zawodnicy też wyjeżdżają teraz, więc będzie też nam trochę brakowało zawodników. Więc zobaczymy, jak tam pójdzie. Chcemy dobrze skończyć na tyle, ile możemy w tym sezonie i się skupić z powrotem na zewnątrz grać. Na trawie.